Miłośnicy rajdów terenowych wcale nie muszą wyjeżdżać za granicę. Wystarczy, że odwiedzą jedno z lubińskich osiedli. Remont ulic Kruczej i Sowiej miał ułatwić mieszkańcom parkowanie i wyjazd z osiedla. Tymczasem doprowadza tamtejszych kierowców do białej gorączki. Przebudowa ulic rozpoczęła się w sierpniu. Po 5 miesiącach osiedle przypomina krajobraz po bitwie. Niedokończone chodniki, porozstawiane palety z materiałami budowlanymi, nieprzemyślane krawężniki. Remont miał się skończyć w listopadzie, tymczasem końca prac mieszkańcy jakoś nie widzą. Dobrze, że nam zrobili te chodniki, bo tak tonęliśmy do połowy łydek w błocie. W ogóle nie ma robotników. A przedtem to wie pani, jak było ciepło, to sobie siadali, gadali sobie, a nie pracowali. A teraz jak jest zimno, no to już w ogóle nikt nie przychodzi. Gdzie jest chodnik, to jest chodnik. A tak to po kałuże. Jest chodnik, to jest, nie? Ale przejść z ulicy na ulicę, to trzeba po tych wertepach. Nie? Do wykonania kupę czasu jeszcze, bo to jest tam siatka, nie mogą tych zerwać. Musi być ciepło, żeby na nowo robić tą drogę. Remont nie podoba się także osiedlowym przedsiębiorcom. Irena Zielona, właścicielka sklepu spożywczego, kilkanaście razy prosiła wykonawcę o podjazd do sklepu, ale nie może się z nim porozumieć. Pod jej sklepem ma przebiegać droga dojazdowa do ulicy Kruczej. Ten remont na Kruczej to jest coś okropnego. To jest chyba wielkie nieporozumienie Urzędu Miasta z tym wykonawcą. No to jest horror. Na wizji tutaj takie ogromne, ogromne złoże piachu, gliny i to pod wpływem wilgoci, deszczu. Wszystko się po prostu spływało tutaj pod sklep. Kiedy śnieg się stopił, wywieźli w piach te złomowisko, ale widzicie państwo, ja w ogóle nie mam dojścia do sklepu. Urząd Miejski przyznaje, że firma, która wygrała przetarg, bardzo nieudolnie prowadziła pracę. Krzysztof Maj, rzecznik prezydenta Lubina, potwierdza, że były sygnały od mieszkańców, że teren budowy jest niezabezpieczony. Mamy nadzieję, że teraz przy okazji tych odwilży będzie można rozpocząć jakieś prace, które są dopuszczone technologicznie, bo asfaltu nie możemy kłaść, bo jest zbyt wilgotno, natomiast inne prace myślę, że będzie można prowadzić. Wykonawca remontu nie zmieścił się ponadto w terminie narzuconym umową. Urząd Miejski będzie domagał się odszkodowania z tego tytułu. Monika Kaczmarska, Radio LK.